orkiestrze i tancerkom. Kochani młodzi, Panie wierzący, będziemy teraz słuchać następnego świadectwa i to będzie ostatnie świadectwo naszego festiwalu i to ma być świadectwo mocne. To jest osoba, czekam, aż się wyciszycie. To jest osoba, która przeżyła prześladowanie i wojnę bratobójczą w Ruandzie w 1994 roku. W wojnie pomiędzy szczepami dziennie w ciągu setki dni około miliona ludzi straciło życie i ona przeżyła, miała, opowie nam o swoim doświadczeniu, w jakim sposób przeżyła. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy posłuchać jej świadectwa. Przyjechała tutaj ze swoimi przyjaciółmi. Immaculée de Rwanda, z Ruandy. Hi everyone. Pozdrawiam svima. It is so witam wszystkich. To jest wielka radość być tutaj w Medjugorje. I być tutaj w imię naszego Pana i naszej Matki. Ja sam odrasla u Ruandi, u mjestu gdje se Gospa ukazala. A place called Kibeho. U mjestu koje se zove Kibeho. Wzrastałam w Ruandzie, w miejscu, gdzie też Matka Boża się objawiła, w Kibeho. Ona tam też przyszła w listopadzie, w 81 roku. I wy jesteście błogosławieni, bo Matka Boża przychodzi jeszcze tutaj dzisiaj was odwiedzać, a w Ruandzie objawienia się zakończyły i brakuje im ich nam, brakuje nam jej, ale ona nam obiecała, że ona tam zostanie, w Kibeho. I dlatego często idziemy tam do Kibeho, by się modlić. I ona rzeczywiście starała się nam pomóc w czasie wojny bratobójczej, wojny szczepów. Ona płakała i powiedziała, powiedzcie wszystkim swoim dzieciom, wszystkim dzieciom w świecie, przebaczcie wzajemnie sobie i kochajcie się wzajemnie. Módlcie się na różańcu. Idźcie i spowiadajcie się. Respektujcie przykazania Boże i my nie słuchaliśmy. Aż do momentu, kiedy było już późno, w 1994 roku. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Medjugorje, a przyjeżdżam często, przyjechałam już wiele razy i zawsze czuję się tutaj w domu. Czuję się, jakby była w ramionach Matki. Myśmy słyszeli u Ruandii,
Ali sada, we can listen today. Ale możemy słuchać danas ovdje. Wtedy w Ruandzie nie posłuchaliśmy naszej matki. Teraz możemy słuchać. Chcę wam opowiedzieć historię tej walki szczepów, którą przeżyłam dzięki łasce Bożej. Tą moc, którą otrzymałam, tą siłę, to była dzięki modlitwie i dlatego dziękuję, że Matka Boża nas przygotowała. Rwanda jest to mały kraj w centrum Afryki i wojna szczepów rozpoczęła się w 1991 roku i ja studiowałam. Byłam w gimnazjum i byłam w tym czasie w domu. Bo to były wakacje na Wielkanoc i to było środa, 6 kwietnia. Obudziłam się. Byłam zbudzona przez mojego brata, który powiedział, że prezydent naszego kraju zmarł. W Rwandzie mamy dwa takie pracypalne szczepy i szczep, do którego ja należałam, ten szczep nie miał dobrej reputacji i Maria nas przestrzegła. Wiedziałam, że jeśli chodzi o politykę, mój szczep nie był lubiany. I wiedziałam, że jeżeli zmarł prezydent, to teraz staną się straszne rzeczy. Wyszłam i spotkałam moich rodziców. I czuliśmy, że się już zaczęło ubijać ludzi z mojego plemienia. The government have blocked the borders of the country. I usłyszeliśmy, że wiele osób z mojego szczepu zostało zabitych i rząd zamknął granice. Nikt nie mógł wyjechać. Nikt nie mógł wyjechać z kraju. Zabijano rodzinę po rodzinie. Rodziny, gdzie miały 10 dzieci, matkę, ojca, 8 dzieci. I to wiadomości przychodziły do nas. I rodzice powiedzieli, idź ukryj się. Miałam 3 braci. Byłam jedyną córką. I moi rodzice byli wychowawcami, nauczycielami. Dlatego, że byłam jedyną córką, oni pragnęli, bym przeżyła, żebym była w miejscu bezpiecznym. I to był drugi dzień, kiedy zaczęła się ta wojna bratobójcza. Oni wysłali mnie do sąsiadów, którzy należeli do innego szczepu. Człowiek, który był człowiekiem bardzo dobrym i kiedy opuściłam mój dom rodzinny, mój ojciec dał mi różaniec i w tym momencie poczułam się, tak jakby on mi powiedział, weź różaniec, bo mnie więcej nie zobaczysz. Kiedy on dał mi różaniec, poczułam, jakby mi powiedział, nie będziesz miała mnie, bym ci mógł dać wszystko, czego będziesz potrzebowała, weź to. I proś o to wszystko, co potrzebujesz, proś Boga. Poszłam, że może, myśląc, że za 2-3 dni wrócę. Lecz głęboko w moim sercu, jakby coś mi mówiło, spójrz, patrz na nich, bo ich więcej nie zobaczysz. Ale odsuwałam te myśli, mogłam zaakceptować i poszłam do naszych sąsiadów i powiedziałam, że moi rodzice prosili, abym przyszła do nich. I on pokazał mi
małą łazienkę w jego domu. W jego domu było 4 pokoje, a łazienka to znaczy metr na metr i pół. Była wielkości 1 metra na 1,50 m. To było bardzo, pomyślałam, to jest małe dla mnie. Jak się żaliłam, kiedy się skarżyłam, on przeprowadził jeszcze inne kobiety, dwie jeszcze kobiety do mojego, do tej mojej łazienki i zostaliśmy w te 3 osoby. I ta wojna bratobójcza nauczyła mnie wiele i przestałam się skarżyć. Przestałam się skarżyć, kiedy rzeczy nie idą dobrze. I wtedy przyjmij je, przyjmij i znajdź wyjście. Respektuj głęboko. I on powiedział, że mamy nie rozmawiać między sobą, nie możemy czynić hałasu. Nie wolno nam było nawet spuszczać spłuczki w toalecie. Jeśli ktoś w drugiej łazience nie spuszczał wody, on przynosił nam jedzenie i wszystko, co mógł zdobyć. To, co zostało, to resztki, co jadły jego dzieci, pozostawiły jego dzieci. I na koniec tygodnia byłam wykończona i pomyślałam, że już dłużej nie mogę tego wytrzymać. Siedzieliśmy jedna przy drugiej. Przypominam sobie, że najmłodsza miała 7 lat. Jak myślę o tych dziewczynach, widzę, kiedy widziałam tą młodą dziewczynę, tak samo przypominam sobie, że myślałam sobie, nam nie stało się nic, nie wydarzyło się to, co przydarza się innym teraz. I tylko jedyne, co możemy robić, to się modlić. I na koniec tygodnia miałam tyle emocji w sobie, że to mnie zabijało, to pociłam się, ale pociłam się z gniewu. I rozmyślałam nad tym wszystkim, co wydarzyło się, stało się z moim szczepem i powiedziałam, że zemszę się, że stanę się żołnierzem i będę rzucała bomby na mój kraj. Moje serce zaczęło bić bardzo mocno z powodu tych złych myśli. I kiedy on przyniósł nam żywność, wzięłam go za ręce i powiedziałam, włącz radio, prosiłam, włącz radio, żebym usłyszała, co się dzieje. I on włączył w pokoju obok 3 radia, 3 różne stacje, także nie mogłam w ogóle zrozumieć, co się dzieje w kraju. Rząd pozwolił na wymordowanie wszystkich osób, które pochodziły z mojego szczepu. I oni mówili w radiu, nie zapomnijcie o dzieciach. Je też trzeba zabić. Trzeba zabić wszystkich, bo dzieci Trzeba zabić wszystkich, którzy chodzili do kościoła, wszystkich, którzy się ukryli na stadionie. I oni są
I byli su zbog toga veseli. Otoczyli stadion i rzucili bomby na stadion i granaty na stadion, gdzie byli ukryci ludzie. Bo oni myśleli, że pójdą do nieba, zabijając te osoby, które dla nich były złymi osobami. I potem otrzymali rozkaz, by iść od domu do domu i sprawdzać, czy tam nie ma kogoś ukrytego. Chcę teraz podkreślić, że ten szczep nie był, oni nie byli mordercami, ale to rząd popychał ich, by oni zamordowali. I oni przechodzili z domu do domu. Przyszedł dzień, kiedy oni przyszli do domu, w którym ja byłam ukryta. Nie zapomnę tego dnia. Patrzyłam przez malutkie okienko z łazienki i oni byli wszyscy ubrani w liście bananów i mieli pełne ręce różnej broni, granatów ze sobą i weszli do domu, by szukać. Jedyna rzecz, która przyszła przez moją głowę, było: to się skończyło. Dzisiaj zabiją mnie i ja nic nie uczyniłam. Jestem niewinna, nic uczyniłam. Tylko jedyne to, że mnie nienawidzą. I była rzecz, której nie zrozumiałam. Oni szukali wszędzie. Imala sam osjećaj, da mi preko ramena govore dwa glasa. One voice was kind telling me nothing strange. I kiedy oni tak szukali, ja miałam wrażenie, jakby dwa głosy mówią z tyłu za mną. Jeden głos mówił: niczego się nie lękaj. A drugi głos mi mówił: otwórz wrata, zawrzyj tu torturę, to jest previše bolno. And that felt like me. A drugi głos mówił: otwórz drzwi i skończmy z tymi torturami, co dla mnie wydawało się rozumne, ale drugi mówił: nie otwieraj drzwi. Nie otwieraj drzwi. Ten drugi głos mówił: pytaj, proś o pomoc Boga. Kto jest Bóg? Mówiłam sobie. On jest wszechmogący. To wszystko, co znaczy wszechmogący, to znaczy, że On może zrobić wszystko. To znaczy, bo nawet jeśli Cię zobaczą, to oni Ci nie dotkną. I w tym momencie odczułam nadzieję i pragnęłam słuchać tego dobrego głosu. I ten zły głos chciał mnie przekonać, że Bóg nie istnieje. I ja zapomniałam już, co robiłam, by wierzyć w Boga, to co robiłam wcześniej. I zaczęłam myśleć, gdzie jest Bóg, czy On może mnie słyszeć, czy On jest w niebie, czy jest już może bardzo późno, oni już tutaj są, przyszli. Czy On wie, że niewinni umierają? I czułam się zagubiona. Ale ten piękny głos, ten dobry głos we mnie mówił: jeśli zgubisz wiarę, stracisz wiarę, poproś Boga o znak Jego obecności. I przypominam sobie, że ten głos, bym szukała Boga ze wszystkich moich sił.
I powiedziałam, jeśli Ty jesteś Boże, jeśli Ty istniejesz, jeśli Ty mnie stworzyłeś, daj mi znak. Proszę Cię, daj znak. I przypominam sobie, że prosiłam o bardzo szczególny znak, bo nie chciałam się pomylić. Jeśli możesz, jeśli mnie słyszysz, nie daj, da oni danas widzą uopće wrata ove kupaonice. To spraw, żeby ci mordercy nie znaleźli drzwi tej łazienki dzisiaj. Było to dla mnie w mojej głowie rzecz niemożliwa. Jedną kuću sa 4 sobe. There is no way they will not find the door only if God. Ich było 400. To było niemożliwe, gdzie było cztery pokoje tylko. To niemożliwe, żeby oni nie znaleźli tego i nie zauważyli tych drzwi. I potem, później zapomniałam o tym wszystko i niczego więcej nie słyszałam. 5 lat później, przepraszam, po jakimś czasie ta osoba, która nas ukryła, przyszła i otworzyła drzwi, a my wszyscy wszystkie podskoczyłyśmy, bo myślałyśmy, że to są mordercy. I poczuliśmy ból bardzo głęboki, a ta osoba powiedziała nam, że co się zdarzyło, bo to było bardzo krótki czas, kiedy żołnierze opuścili ten dom. To było około 400 ludzi, którzy weszli do domu i obok domu, otoczyli dom, by nikt nie uciekł czy wyskoczył. I niektórzy weszli na dach, niektórzy weszli na strych z pochodniami. Oni otwierali szafy, pozaglądali pod łóżka, w łóżkach, nawet otwierali walizki, czy w walizkach nie ma ukrytego niemowląt ukrytych. I później przyszli do drzwi, przed drzwi, w których my byliśmy, tej sali, w której byliśmy. I on wziął za klamkę te drzwi, by otworzyć i powiedział do innych, słuchajcie, tutaj nie ma nikogo. On jest tutaj porządnym człowiekiem, on jest porządnym obywatelem i w tym momencie oni wyszli. Kiedy on nam to opowiedział, kiedy on to nam opowiedział, nie była radość, że jesteśmy spaszeni. The shocking part was, oh my God, God. Moją reakcją nie było, my jesteśmy uratowane, było, o mój Boże, Ty istniejesz, Boże, Ty mnie usłyszałeś w tej łazience. And not even in the church. Nie to było u cerkwi. And then, to nie był kościół. I w tym momencie, że ja nic nie mówiłam, że ja tylko pomodliłam się wewnętrznie, że nie wypowiedziałam słów i zrozumiałam to, co mówił nam nasz kapłan, że Bóg jest wszędzie, On jest w nas. Że to jest prawda, to jest prawdziwe. Że On jest w naszym sercu, w naszych myślach. To znaczy, że nie mamy życia prywatnego. Że nic nie możemy ukryć, bo On widzi wszystko. I od tego momentu zaczęłam mówić, rozmawiać z Nim. I ta wszystka złość, gniew, w którym wiedziałam, że Bóg tego nie lubi, nie życzy sobie,
I ja nie wiedziałam, jak żyć z tym. I mówiłam mu o tym. Oni, ty wiesz, co oni zrobili? Zabili mojego ojca, moją matkę, moich braci. I później zapytałam osobę, prosiłam, która mnie ukryła, by dał mi Pismo Święte. Zrozumiałam, że prawie straciłam wiarę i że potrzebuję zrozumieć moją wiarę. Jedyne, którą miałam jeszcze z mojego domu, to był ten różaniec, który dał mi mój ojciec. I zaczęłam modlić się na różańcu i czytać Pismo Święte, by rozumieć, rzeczywiście zrozumieć moją wiarę. To wszystko, co myślałam, że będzie zrozumiałe przez się, to kiedy kapłan głosił homilię, nie słuchałam go, teraz chciałam to wszystko zrozumieć. Kiedy zaczęłam odmawiać pierwszy różaniec, to trwało 25 minut. Poczułam, jakby moje ciało, moje przechodziło przez piekło i kiedy się modliłam, czułam, że wchodzi pokój i kiedy zakończyłam różaniec, piekło wróciło do mojej głowy. Oni ich zabili i ty będziesz niczym, jeśli oni cię znajdą, oni cię zgwałcą, oni cię pokroją na malutkie kawałki. I wtedy pomyślałam sobie, będę modlić się na różańcu. Nie chcę słyszeć tego głosu. I modliłam się na różańcu od rana do wieczora. Away from the devil. Na taj način se se skrivala od djavla. I counted her many rosaries, I said every day. Tak, to było tak, jakbym się ukrywała przed diabłem. Svakoga dana sam molila po 27 krunica. Modliłam się na różańcu każdego dnia, 25 różańców każdego dnia. I jak nie mogłam spać, odmawiałam 40 różańców, 40 koronek miłosierdzia Bożego. Każdego dnia od 6 rano brałam szybko do ręki mój różaniec, zanim złe myśli wejdą do mojego serca, aż do 10 wieczorem, jak zamykałam moje oczy. I wieczorem, kiedy zamykałam moje oczy, czułam, jakbym wracała z pracy. I różaniec zaczął powoli zmieniać moje serce. Na początku myślałam, że niszczyć osoby, które są złe, jest czymś normalnym. I przypominam sobie, że różaniec zaczął mnie zmieniać, ale była część, taka szczególna część, która mnie zmieniła i to była część Ojcze Nasz i ja to mówiłam dziesiątki razy dziennie, przebacz, przebacz tym, którzy zawinili i tutaj widziałam jakby taką czerwoną chorągiew i jakby coś mówiło we mnie. I
słyszałam za każdym razem te słowa, żeby przebaczyć, tak jak że Bóg mi tak przebaczy, jak my przebaczymy im. I jak mogę, pomyślałam, jak mogę tym tysiącom ludzi, którzy mordowali, teraz przebaczyć. I jak widziałam, że Bóg widzi moje serce i On mi mówi prawdę. I też ta prawda, kiedy twoi przyjaciele giną, kiedy ty tracisz swojego przyjaciela i w relacji tej przyjaźni, i w przyjaźni musimy być, kiedy rozmawiasz z przyjacielem, musisz być szczery, mój szczery. Więc teraz muszę być szczera z Bogiem, bo On jest teraz moim przyjacielem. Ale jedna rzecz, kiedy nie mogłam przebaczyć, pomyślałam, mam pomysł, pomyślałam, jeśli nie będę mówić tej części modlitwy, przebacz nam, jak my przebaczamy, że nie będę kłamać Bogu, okłamywać Boga. Przestałam wtedy mówić ten kawałek Ojcze Nasz i czułam się lepiej. Mówiłam, przebacz nam, ale nie mówiłam, jak ja przebaczę innym. I za każdym razem, kiedy tego nie mówiłam, kiedy nie modliłam się, całym moim sercem, to znaczy to, o czym się mówi w Medjugorju, jeśli się nie modliłam całym moim sercem, te zły głos wszedł do mojego serca, znalazł drogę do mojego serca i mówiłam, zdrowaś Mario, pełna łaski, ale ja chcę ich zabić, ja chcę się zemścić. I tak te złe myśli wróciły do mojej głowy, do mojego rozumu. I to jakby ktoś mówił, módl się z całego serca, myśl o tych słowach, które ty wypowiadasz, a te złe myśli nie będą obecne w twojej głowie. I wtedy zrozumiałam, że okłamywałam Boga i zaczęłam. I kiedy zaczęłam mówić na nowo tą część Ojcze Nasz, a potem znowu nie chciałam mówić, to poczułam, jakby ktoś zaczął, jakby ktoś zapukał w moje plecy i powiedział, słuchaj, Ojcze Nasz to nie było stworzone przez kogoś, jakiegoś człowieka, to Jezus dał nam tą modlitwę. Ty nie możesz zmienić Jego modlitwy. On jest Bogiem. Ty wiesz, że Jezus jest Bogiem. On wie wszystko. Jeśli On powiedział, módlcie się w ten sposób, to jest Ten, który mnie stworzył. On zna moje zdolności. On wie, co jest możliwe dla mnie. Jeśli mówi, módl się w ten sposób, On wie. Jeśli ja nie wiem, w jaki to sposób zrobić, że to dla mnie jest niemożliwe, to tak jakby jakaś rzecz mnie popychała. Poproś Go, by Ci pomógł. Nie mów, że nie wiem jak, nie jestem w stanie tego zrobić, tylko powiedz Mu, pomóż mi, pomóż. Pomiędzy nami. Nie wierzyłam, że jest jakiś pomysł Boga na to, w jaki sposób On może mi pomóc, by przebaczyć tym, którzy zabijali moją matkę, mojego ojca. On jest Bogiem, a ja jestem człowiekiem. Więc ja poproszę o Jego pomoc i On wie, jak to uczynić. Sad u toj kupaonici gdje je bilo nas toliko, jedino što sam imala je bila moja krunica i moje misli o Bogu, Isusu i Gospi. We were not allowed to speak. W tej łazience z tymi innymi osobami
miałam jedyną rzecz, mój różaniec i moją rozmowę z Bogiem. Nam nie wolno było rozmawiać pomiędzy nami i to było cierpienie bardzo trudne, bardzo wielkie, bo oni mogli przyjść i nas szukać w każdym momencie. I w każdym momencie, może w każdej chwili, może ktoś nas znaleźć, by nas zabić. Ale w tych chwilach moje serce zmieniało się i moje cierpienie zmieniało się. I sobie przypominam, kiedy, że doszłam do prawdziwej modlitwy i kiedy doszłam do tej części modlitwy, przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy nas zawinili, naszym winowajcom. Dzień, w którym modliłam się, odmawiałam siódme tajemnicę różańca, kiedy dziesiątą tajemnicę różańca, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Lubię rozważać, medytować tajemnice różańcowe. Lubiłam odwiedzać te miejsca, miejsca, które były w mojej głowie. I za każdym razem, kiedy odmawiam tajemnice, jest zawsze coś nowego. W każdej tajemnicy coś nowego. I przypominam sobie, że w tej łazience odmawiałam piątą tajemnicę bolesną. Byłam u stóp krzyża. Trzymałam krzyż. I myślałam, Jezus jest na krzyżu. On jest przebity gwoździami. Jakie to cierpienie, jaki ból. On umiera. Bare me moja majka ne mora gledati kako to proživljavam. So as I'm watching the whole part, I remember... I ja ukrywam się jeszcze i moja matka nie widzi tego, co ja teraz przeżywam. I kiedy rozważałam, medytowałam o tej tajemnicy, myślałam o ostatnich słowach Jezusa, które On powiedział, wypowiedział na krzyżu. I nad słowami, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ta pierwsza część nie otworzyła mojego serca. Chciałam przebaczyć, ale jak była ta druga część, to druga część zmieniła wszystko, bo oni nie wiedzą, co czynią. Tak jakby Pan powiedział, te osoby, które pragną Cię zabić, oni nie wiedzą, co czynią. Oni nie rozumieją konsekwencji tego, co czynią. Oni nie wiedzą, że to wszystko odwróci się przeciwko nim. Oni są ślepi z powodu nienawiści. Oni Cię nienawidzą. I jeśli Ty się nie zmienisz, nic się nie zmieni. Ty musisz, bo inaczej, bo tylko będziesz wierzyła w to szaleństwo. Ale jeśli będziesz się modlić za nich, może jest szansa, że coś się zmieni. Ale jak może się zmienić ktoś, kto jest zły? I wtedy poczułam, jakby Pan do mnie powiedział, poprosił. To jest pytanie, które chcę skierować do Was wszystkich, do tych szczególnie, kto pośród nas, czy jest ktoś pośród nas, kiedy powiedzieliśmy coś i kiedy myśleliśmy, że mamy rację,
I po jakimś czasie myślisz sobie, po kilku tygodniach, że to, co powiedziałem, to nie miałem racji. Że nie miałem racji i uczyniłem komuś źle. Jeśli ja odkrywam takie rzeczy we mnie, to idę i spowiadam się, bo chcę być dobra. Chcę szukać to, te rzeczy, które mnie czynią, że jestem lepsza. I w momencie, kiedy zrozumiałam to, że ja też mogę uczynić jakieś złe rzeczy dzisiaj, jutro już chcę myśleć inaczej. I w tym momencie, kiedy Bóg pozwolił to mi zobaczyć w moich myślach, w moich refleksjach, zrozumiałam, że jeżeli ja mogę się zmienić, to moi mordercy też mogą się zmienić. Jeśli nawet oni czynią rzeczy straszne, oni mogą się zmienić. Jeśli odkryją to, co czynią, i oni mogą żałować. Bo ja teraz poznałam moc modlitwy i dzięki temu oni mogą zmienić się szybciej. I kiedy zaczęłam modlić się za nich i wierzyć, że jest szansa dla nich, że oni mogą się zmienić. Nie potrafiłam więcej ich nienawidzić. To tak jakby wielki ciężar spadł z moich ramion. I w tym samym momencie jakby mur, który rozdzielał to, co było miłością i co było nienawiścią, był zniszczony. I jakby Bóg zapytał mnie, po jakiej stronie chcesz być? Po stronie miłości czy po stronie nienawiści? Na stronie miłości są ludzie jak Mandela, jak Majka Teresa, jak Święty Franciszek. Po stronie miłości były osoby jak Matka Teresa czy Gandhi, a po drugiej stronie był Hitler czy inne osoby, które zabijają. I ja, kiedy chciałam się zemścić, jeśli tylko będę żywa, strane dobra i ljubavi su oni koji su patili kao Mandela. Mother Teresa, Saint Francis, our saints. Będą tą osobą, która jest po tej stronie nienawiści. A te osoby, które są po stronie miłości, które nie mszczą się, to było jak Matka Teresa, jak Maldena, jak Gandhi. I pomimo cierpienia, które przeżyli, oni bronili prawdy, oni bronili dobrych rzeczy. I wtedy powiedziałam, ja chcę być tu, ja chcę iść być po ich stronie. Oni są tutaj bohaterami. I uwierzyłam, że te nawet złe osoby mogą przejść na drugą stronę, jeśli tylko ktoś im pomoże odkryć prawdę. I pokój, którego doświadczyłam, wy możecie nazwać go przebaczeniem. W tym momencie poczułam taki pokój, tak głęboki pokój, że pomyślałam, to jest znak przebaczenia. Poczułam, że mot jest wolny, że mogę iść, gdzie chcę. I że mogę iść na cały świat, bo miłość Boża istnieje i my jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. I że te osoby, których nienawidziłam, których nie uważałam za osoby ludzkie, one stały się dla mnie osobami ludzkimi, ludźmi. I to uczyniło mnie wolną. I zrozumiałam, że przeżyłam po to, by mówić. I
kiedy siedziałam w tej łazience, kiedy odrzuciłam tą złość, ten gniew, mój rozum stał się wolny i zaczęłam powoli widzieć. Mi da rječnik, tako da sam između svojih krunica čitala francusko-engleski rječnik i pamtila riječi. I felt so much peace, and yet the situation... I poprosiłam tego człowieka, który mnie ukrywał, by dał mi słownik angielskiego, bym sobie zaczęła przypominać słowa angielskie. Mój rozum był wolny i chciałam wyjść i do tego kraju, który był w wojnie, i mówić wszystkim o Jezusie, o tym, jak On jest dobry. I jeśli przechodzimy przez rzeczy, które są straszne, my spędziłyśmy tam 3 miesiące w tej łazience w nocy, kiedy wyszliśmy, byłam w obozie dla uciekinierów. Kamp za izbjeglice. The bad guys who were killing, they run away from the country. Oni ubojice su pobjegli iz zemlje. And who, those who tried to... Mordercy, którzy uciekli, a oni koji su pokušavali spati, uciekli z kraju. Ci, którzy uciekli z kraju. The first hour I was in the refugee camp, I wanted to know where is my parents. Ten człowiek, który mi pomógł, uratował mnie, on próbował ich zatrzymać, zamknąć. I ja, kiedy przyjechałam do obozu uciekinierów, mama jest ubijana. I szukałam osoby, które bym znał, którzy znali moich rodziców, i zrozumiałam, zobaczyłam, że wszyscy, cała moja rodzina, wszyscy byli zamordowani. Moja mama została zabita, mój tata był zabity, moi bracia byli zabici, mój wujek był zabity, moi kuzyni byli zabici, moi koledzy ze szkoły zostali zabici, moi przyjaciele zostali zabici. W ciągu 3 miesięcy ponad 1 milion ludzi zostało zabitych. Wszystko zostało zniszczone w ruinie. When you lose everybody. Czasami chciałam umrzeć. Widząc to wszystko, ten świat, i jedyne, co miałam, to był różaniec, który dał mi mój ojciec. I to ubranie, które miałam na sobie od 3 miesięcy. Płakałam przez 5 minut i poczułam, jakby wielka ręka, która spoczywa na moich ramionach, i coś mówiło wewnątrz. Nie niszcz siebie, nie umieraj, jestem z tobą. Ty masz twój różaniec, weź różaniec, módl się, znajdź Kościół, idź, módl się. I tak jak odczuwałam, jakby Bóg chciał mi powiedzieć, in heaven. Život tvojih ljubljenih je završio ovdje na zemlji, ali ne gore na nebu. But your journey is not over here on earth yet. O dzień, w którym twoi najukochańszy zakończyli dzień na ziemi, ale nie w niebie, bo ty nie wiesz, ile lat ty będziesz jeszcze żyła tutaj na ziemi. Nikt nie może wiedzieć, jak długo będziesz żył na ziemi. I ja poczułam, jakby Bóg mi mówił, może będziesz żyła tylko jeden dzień, może tydzień, może rok, a może 80 lat. Obojętnie ile lat, to jest dar dla ciebie. Twoje życie jest tobie podarowane. To jest
I ten czas, który jest ci dany, jest dany po to, byś kochała, a nie nienawidziła, by być dobrą, a nie złą, by czynić dobro lub zło. Ale jeśli ty wybierzesz miłość, jeśli będziesz kochać, dziękuję. Jeśli ty wybierzesz miłość, pamiętaj o tym, że jestem z tobą. Dam ci wszystkie dary, których potrzebujesz. Wstań, pozostaw twoje łzy, rozejrzyj się wkoło siebie, znajdź kogoś, kto cierpi bardziej niż ty, byś mogła mu pomóc. Natychmiast wytarłam moje łzy i znalazłam matkę, która straciła 10 dzieci. Osobę, która nie pamiętała, który dzień dzisiaj mamy, i potem powiedziałam, znajdź dziecko, które znalazłam dziecko, którego płynęła krew, miało odciętą rękę, i pomyślałam, mogę najpierw opatrzyć je i dać jej jeść. I na koniec dnia odmawiałam mój różaniec i patrzyłam w niebo i powiedziałam, mój Boże, dzisiaj próbowałam wypełniać Twoją wolę. I dla mnie to było najpiękniejsze orędzie tej walki bratobójczej. To jest miłość. My jesteśmy na polu walki, tu w Medjugorje. I w każdym momencie my musimy wybrać miłość albo nienawiść. Jeśli wybierasz nienawiść, gniew, to taka rzecz jak ta walka bratobójcza przyjdzie. Pracuję dla ONZ. I czasami rozmawiamy o wielkich pomysłach, czym jest ta walka bratobójcza, wojna, człowiek. My musimy myśleć o czym innym. Człowiek potrzebuje miłości. To nie sprawa pieniędzy, to nie sprawa siły, to nie tu, w sercu. Pomyślałam sobie, każdy dzień, każdego dnia musimy podjąć decyzję. Każdego dnia musimy podejmować decyzję. I jakiś czas później znalazłam człowieka, kogoś, kto dał mi miejsce do mieszkania. To była kobieta na wózku inwalidzkim. I widziałam, że to jest jakby pochodzi od Boga, że my za każdym razem miałam iść do niej i prosić o wiele rzeczy. I dla mnie była ona jak matka. I ona mi... I ona się pobrinula za nas. And gave us a home. Ten refugee camp, from the refugee camp to her home. Aha, i ona nas je iz ovog izbjegličkog kampa odvela. Ta kobieta wzięła jakieś 10 osób z obozu dla uciekinierów i zabrała do swojego domu. I dała... I ona, ta matka, nauczyła mnie, że jeżeli będzie to jakiś mały gest miłości, nawet sobie nie wyobrażacie, gdzie miłość was doprowadzi. 4 lata później pojechałam, aby żyć w Ameryce.
I po jakimś czasie wróciłam do mojej wioski i spotkałam osoby, które zabiły moich rodziców. Tego człowieka, on był w więzieniu. Ty nie możesz, i powiedziano mi, ty nie możesz mu przebaczyć tak szybko. Ty wyglądasz na szczęśliwą. Ty wszystko straciłaś, wszystkich. Ja, mnie nie dostają moi rodzice, suze. Zaprawdę, rodzice moi, brakuje mi moich rodziców. Jeszcze teraz dzisiaj płaczę, bo łzy są znakiem miłości. I kiedy pojechałam do więzienia, to, co czułam, kiedy zobaczyłam tego człowieka, kiedy przyszedł do mnie, był to człowiek, który był ubrany tak jak my, był jednym z nas. I teraz on był w więzieniu. He was living in terrible conditions. On żył w takiej sytuacji trudne, jego włosy nie były uczesane i ja znałam dyrektora więzienia, który był przyjacielem mojego taty i to on pozwolił mi wejść do tego więzienia. Kiedy zobaczyłam tego człowieka i wtedy poczułam, jakby Bóg chciał mi powiedzieć, ty widzisz, on nie wiedział, co czynił. Jeśli on by trochę pomyślał o konsekwencjach tego, co przyjdzie, on nie uczyniłby tego. Nienawidź jej go, ale przebacz mu. I poszłam i powiedziałam mu, że przebaczam. To nie były słowa, to było więcej to, co chciałam mu powiedzieć. To, co chciałam powiedzieć, kontynuuj twoje życie, twoją własną drogę, że myślę, mam nadzieję, że znajdziesz prawdę. On nie miał poczucia winy, on nie prosił mnie o przebaczenie, ale powiedziałam, pragnęłam, żeby on dalej kontynuował swoją drogę, by był wolny ode mnie. On odwrócił twarz i zobaczyłam, że się wstydził i zrozumiałam w tym momencie, że w nim, w jego sercu coś się zmieniło, coś poszło w kierunku dobra i zaczęłam płakać w tym momencie. Dyrektor więzienia wpadł w złość przeciwko mnie. A ja byłam szczęśliwa, że to się wydarzyło i to, co chcę wam zostawić, że cokolwiek wydarzy się w waszym życiu, cokolwiek strasznego wyrazi się w waszym życiu, pamiętajcie zawsze, że Bóg jest nadzieją. Weźcie różaniec, trzymajcie różaniec. Odmawiajcie i pamiętajcie, że gdybyśmy posłuchali Matki Bożej, nie przeżylibyśmy tych wszystkich strasznych rzeczy, tej tragedii. Myśmy zrozumieli to dopiero później. I wiecie, że Kościół uznał Kibeo i Maryja dzisiaj nam mówi, więc czyńcie to, co ona mówi, bo ona to wszystko mówi dla naszego dobra. Ona ma zawsze rację, więc czyńcie to. I chcę wam powiedzieć, jeśli ja mogłam przebaczyć, jeśli mogłam przejść przez to wszystko i być tutaj, to znaczy, że każda osoba, każdy z was może przebaczyć. Każdy może przebaczyć. Dziękuję wam. Dziękuję, że mnie zaprosiliście tutaj na Festiwal Młodych. Chcę dodać wam odwagi, szczególnie wam młodym. Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją przyszłości.
Osoby, które wybierają zło, podejmują złe decyzje, to są. Dobre odluke mogu promijeniti svijet kao Ivan Pavao II. To može sprowadzić wiele złych rzeczy, ale osoby, które wybierają dobro, to mogą przemienić świat, jak to czynił Jan Paweł II. I Jezus zaprasza nas, byśmy pomogli innym, byśmy zaprosili naszych przyjaciół, ewangelizowali ich, ewangelizujcie ich. I zanim zakończymy, pragnę, byśmy odmówili wspólnie Ojcze nasz. I jeśli dojdziecie do tego momentu, przebacz im, to myślcie o tym. I jeśli nie potraficie, to poproście o pomoc Jego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, Królestwo Twoje. Dziękuję. Dziękuję. And can I take a selfie? Jeszcze zdjęcie razem z wami.